Witam. Chcę Wam w skrócie przypomnieć jedno wydarzenie. Wyobraźcie sobie, jest sroga zima i Wy idziecie wyniszczeni pracą. Jest Wam zimno, macie w rękach tylko kawałek chleba, konserwę i maszerujecie. Długo maszerujecie. Idziecie w dużej grupie ludzi, gdzie każdą chwilę ktoś ginie, czy z mrozu, głodu albo jakiejś choroby. Nikogo to jednak nie interesuje, ponieważ jeśli byście zaczęli narzekać, albo by Was rozstrzelali, albo by na to nie zwracali uwagi. Tak w skrócie wyglądał Marsz Śmierci z Auschwitz. Dlaczego się to w ogóle stało? Ponieważ musieli ewakuować obozy koncentracyjne i chcieli, żeby co jak najwięcej ludzi umarło. I lepszy pomysł niż umęczenie ludzi w tak srogich warunkach nie znaleźli. A tak dni 17 aż 21 stycznia roku 1945 stały się dla wielu ludzi końcowymi.